Tomek mi przekazał pozdrowienia dla Edi i Tomka. A my teraz przejdziemy, moi drodzy, do takiej krótkiej opowieści o tych nieodpowiedzialnych rodzicach, którzy wysłali swoich dzieci. Ja wcale nie jestem taki pewien, czy nie dawał wybór. Z babcią jedną, zostali sami i zachowywali się w sposób, no, karygodny może nie, ale daleki od higieny psychicznej i zarówno też i fizycznej. Proszę, panie kolego. Żydowska społeczność, właśnie, odsłona